Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, a to jest mój kanał Dorota's Freaks. Witam was gorąco, a dzisiaj mamy 13 dzień projektu Halloween. A ja już spieszę wam powiedzieć, co właściwie dzisiaj dla was namalowałam i dlaczego. Otóż dzisiaj nareszcie pojawia się zombie. To nie jest zombie, to jest Gertruda. Mam dla was zombiaka namalowanego. Nie będę ukrywać, że takie lubię najbardziej. I wreszcie odważyłam się w tym celu sięgnąć po inspirację w postaci jednego z moich ulubionych artystów, czyli Matteo Arfanotiego. W opisie oczywiście dam wam link, żebyście mogli sobie obejrzeć jego pracę. Myślę, chociaż nie chcę póki co zapeszać, że w tym sezonie, w tym projekcie Halloween pojawi się przynajmniej jeszcze jeden zombiak. Taki bardziej realistyczny z użyciem efektów specjalnych, oby wszystko mi wyszło tak, jakbym chciała. Dajcie znać, czy wam się podoba, a tymczasem ja wam pokażę, co odpowiedzieliście na wczorajsze pytanie. Kochana Dorotko, wybucha apokalipsa zombie, a zatem kradnę jakąś gustowną terenówkę, wrzucam ziomka z piłą mechaniczną na dach i jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam! Charakteryzuję siebie i rodzinę na zombie i straszę razem z nimi, jednocześnie oddalając się do jak najbezpieczniejszego miejsca. Wybucha apokalipsa zombie? Chowam się pod kołdrą. To jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Jakie pytanie na dziś, Gertruda? Zadaj mi jakieś pytanie raz. A pytanie na dziś brzmi, jaki jest wasz wymarzony kostium na Halloween? Możecie odpowiedzieć niezależnie od tego, czy wybieracie się na jakąś imprezę halloweenową, czy nie. Zerknijmy jeszcze na niektóre z waszych fantastycznych i fenomenalnych prac. I przejdźmy od razu do części tutorialowej. No to zaczynamy. Ponieważ na mojej twarzy sporo się będzie działo, więc warto sobie to w takiej sytuacji jednak wyrysować. A więc konturówka w dłoń. I rysuję sobie takie główne elementy, jak ta rozerwana buzia, wszystkie dziury w skórze, oczodoły, czyli wszystkie te elementy, które będą miały inny kolor i będą takimi moimi punktami orientacyjnymi. Całą pracę, a właściwie 99% tej pracy, nie wyliczyłam tego zbyt precyzyjnie, wykonuję farbami wodnymi i to w większości przypadków nie czystymi kolorami, tylko je po prostu mieszam. A tu akurat w tym momencie filmu zaznaczam kilka cieni na mojej twarzy właśnie brązowym cieniem do powiek. Farbą też mogłabym to wykonać, ale w ten sposób uznałam, że po prostu jest szybciej i od razu mam wszystko rozblendowane. Resztę wykonuję właśnie farbami. W późniejszej części filmu zobaczycie moją rękę, która służy mi po prostu za paletę. Żeby uzyskać pożądany kolor, po prostu nabieram na przykład w tym przypadku trochę brązu, chyba żółtego, żeby to troszeczkę ocieplić, zielonego i białego. Z każdego nabieram mniej więcej, no nie wiem, po pędzelku tej farby. Mieszam na dłoni i tą powstałą farbą maluję, a później jeżeli zaschnie mi już ona na ręce, to mogę spokojnie użyć po prostu wody, żeby ją troszeczkę aktywować i malować dalej. Tutaj bardzo niewiele tej farby tak naprawdę schodzi, więc jest to jak najbardziej możliwe. Żeby ożywić fakturę trochę skóry, no i żeby nie była taka idealna, używam techniki szczoteczki do zębów. Czyli po prostu moczę w dosyć takiej rzadkiej farbie. Najpierw widzieliście brązową, teraz widzicie białą. I palcem poruszam włosiem szczoteczki tak, żeby były takie rozbryzgi farby. A teraz już widzicie, że maluję zęby żółte, już takie zniszczone zęby. Jak możecie zauważyć w kolejnym już moim wzorze, a o czym zdaje sobie na pewno sprawę każdy z was, kto kiedykolwiek malował coś chociażby na papierze, że przez długi czas patrzymy na to swoje dzieło i no nie wygląda to za dobrze, to znaczy malujemy tylko te płaszczyzny kolorystyczne, no i tam długo się nic nie dzieje, wygląda to po prostu tak, że jeśli nie mamy tego w głowie już wyobrażonego, to ciężko czasami uwierzyć w to, że efekt będzie zadowalający. Ja mam tak często, że jak ktoś patrzy na żywo, jak wykonuję taką pracę,
to widzę na jego twarzy takie zdziwienie, że ej, no ona miała dobrze malować, a tu jakieś śmieszne rzeczy powstają. I często też ludzie mówią mi, że właśnie przyglądali się mojej pracy i nie wierzyli, że z tego będzie coś dobrego. A mówię to przede wszystkim po to, żebyście się nie zniechęcali. Żebyście dobrze sobie przemyśleli, co chcecie uzyskać, jaki ma być efekt, jakie będą etapy powstawania tego efektu. I spokojnie, nie spiesząc się, do tego dążyli. No i jeszcze jedna ważna rada, o której też często tutaj mówię, a która również wiąże się właśnie z tym, z brakiem pośpiechu, z cierpliwością, to, żeby pamiętać, że zawsze lepiej jest dodać niż odjąć, bo odjęcie czasami jest niemożliwe albo bardzo trudne. Chodzi mi o to, że czasami lepiej jest namalować coś lekko, wycieniować jaśniej, postawić cieńszą kreskę, bo później łatwiej jest właśnie zrobić grubszą kreskę, dołożyć tego cienia, niż w drugą stronę. Temu malowaniu warstwami na pewno też sprzyjają właśnie dobre farby czy kosmetyki, które po prostu można nakładać warstwami, które się pod wpływem siebie nawzajem nie rozmazują. Przy okazji przypomnę Wam, że 3 dni temu, 10 dnia projektu Halloween, malowałam również taki odsłonięty uśmiech i tam trochę więcej mówiłam o kolejnych etapach, o technice tego malowania, więc oczywiście odsyłam, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Bo dzisiaj stwierdziłam, że trochę tak bardziej na luzie po prostu do Was pogadam, a nie kolejny raz będę mówić w gruncie rzeczy to samo, bo ja bardzo często Wam opowiadam właśnie, jak przebiega taki etap krok po kroku, jakie kolory nakładam. A w przypadku takiego właśnie szczegółowego malowania farbami, no te etapy są naprawdę ciężkie do opisania. I chyba najwięcej daje po prostu przyglądanie się. A to Wam opiszę oczywiście czerwoną farbą, imituję i właśnie szczoteczką do zębów oraz pędzlem imituję rozbryzgi krwi osoby, którą zjadł nasz zombiak. Teraz jako ostatni element dodaję jeszcze czarnego i brązowego cienia, żeby wszystko ładnie w siebie przechodziło i to już koniec. Jeszcze tylko założyłam soczewki i zmierzchwiłam włos. Mam nadzieję, że taka opcja również Wam się spodoba, no i że może parę osób przekona się właśnie do malowania farbami, bo tutaj naprawdę też mamy spore pole do popisu i polecam oczywiście. No i co kochani, widzimy się oczywiście jutro koniecznie i do zobaczenia.